Średnia arytmetyczna 10 liczb x, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5 jest równa 3. Wtedy x jest równa. Średnia arytmetyczna to jest suma składników podzielona przez ich ilość. Czyli dodamy sobie te składniki. Mamy x plus 3 plus 1 plus 4 plus 1 plus 5 1 4 1 5 podzielona suma przez ilość przez 10. I to ma nam dać 3. Sumujemy sobie to teraz. 3 plus 1, 4, plus 4, 8, plus 1, 9, plus 5, 14, plus 1, 15, plus 5, 20, 25, plus x, który jest na początku, podzielone na 10, równa się 3. Usuniemy mianownik, mnożąc obu strony przez niego. Gdy mnożymy, dół się skraca, ale to się mnoży z tym. Tu zostanie 25 plus x, a tutaj 30. Wystarczy teraz tą liczbę przenieść tutaj, zmieniając znak i mamy otrzymanego x. X jest równe 30 minus 25, czyli x jest równe 5. Odpowiedź ta. Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: ile osób liczy Twoja rodzina? Wyniki przedstawiono w tabeli. Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa 4. Wtedy liczba x jest równa. W zadaniu mamy podaną średnią liczbę osób w rodzinie, czyli trzeba będzie obliczyć średnią arytmetyczną. Wiemy, ile ta średnia arytmetyczna wynosi. Jest to 4. Średnia arytmetyczna to jest suma składników podzielona przez ich ilość. U nas ilością będzie suma ilości uczniów. 6 plus 12, 18 plus 2, 20. I teraz jak policzyć sumę osób w rodzinie? Po prostu ilość osób w rodzinie razy ilość uczniów, którzy mają tyle osób w rodzinie. Czyli mamy 6 razy 3 dodać. Czyli 6 uczniów ma 3 osoby, 12 uczniów ma 4 osoby i 2 uczniów nie wiadomo ile ma. Sumujmy sobie to teraz. 6 plus 3 jest 18. 12 razy 4, 48. Tutaj mamy 2x. To wszystko mam podzielić przez 20. I ma wyjść nam 4. 18 plus 48 jest 66. Plus 2x. Podzielone na 20, ma nam dać 4. Usuniemy mianownik, mnożąc przez niego. Jak mnożymy, to dół nam się skróci, ale się to wymnoży z tym. U góry, po lewej stronie mamy to, co zostało z góry, a tutaj 4 razy 20, 80. Wystarczy teraz to przenieść tutaj, zmieniając znak. Mamy 2x równa się 80 minus 66, czyli mamy 2x równa się 14, podzielimy to na 2 i mamy, że x jest równy 7. Tabela przedstawia wyniki uzyskane na sprawdzianie przez uczniów klasy trzeciej. Oblicz medianę i średnią arytmetyczną uzyskanych ocen. Zacznijmy od średniej arytmetycznej. Co to jest średnia arytmetyczna? Jest to suma składników podzielona przez ich ilość. Mamy ułamek, u góry mamy sumę składników. Czyli co to będzie? Będzie po prostu ilość ocen dla ilu osób. Szóstkę uzyskała jedna osoba. Szóstkę uzyskała jedna osoba. Dodać piątkę uzyskały dwie osoby. Dodać czwórkę uzyskało 6 osób. Dodać trójkę uzyskało 5 osób. Dwójkę uzyskało 4 osoby. I jedynkę uzyskało 2 osoby. I teraz musimy to podzielić przez ilość uczniów. Ilość uczniów to jest tak. 1 plus 2, 3.
plus 6 to jest 9, plus 5 14, plus 4 18 i plus 2 20. I to się równa. Po kolei mam 6 plus 10 plus 24 plus 15 plus 8 i plus 2. To wszystko podzielimy sobie na 20. I to jest równe. 6 plus 24, 30, plus 10, 40, plus 15, 55, plus jeszcze 10, to jest 65. Jeszcze raz. 24 plus 6, 30, plus 10, 40, plus 15, 55, plus 10, 65. Dzielone na 20 to są 3 całe 5 dwudziestych, czyli inaczej mówiąc to jest 3 całe 1 czwarta, czyli 3,25. Mamy średnią arytmetyczną. Teraz chcą medianę. Co to jest median? Mediana jest to wartość środkowa w uporządkowanym rosnąco zbiorze elementów. Czyli teraz te oceny musimy uporządkować rosnąco w stosunku do ilości osób, ile dane osoby ocenę uzyskały. Mamy tutaj ocenę. Tu jest podpucha, bo tutaj jest w tabelce od najwyższej do najniższej, a musimy w medianie ustawić od najniższej do najwyższej. Czyli co? Będą jedynki, dwie. Jeden, jeden. Będą dwie jedynki. Potem mamy cztery dwójki. Potem mamy pięć trójek. Potem mamy sześć czwórek. Dwie piątki i jedną szóstkę. I teraz w jaki sposób medianę z takiego zbioru użyć? Ja proponuję sobie metodę wykreślania, bo musimy dojść do środka. Najprościej będzie znaleźć środek po kolei. Jedno z początku skreślić, drugie jedno z końca. Jedno z początku, jedno z końca. Jedno z początku, jedno z końca. I tak aż do środka. I tu uzyskujemy dwie liczby. Jeżeli uzyskamy dwie liczby, medianą jest średnia arytmetyczna z tych liczb. Jak wiemy z działania wyżej, średnia arytmetyczna to jest suma składników podzielona przez ich ilość. Czyli w tym przypadku mediana jest równa 3. Średnia arytmetyczna 6 liczb 3, 1, 1, 0, x, 2 jest równa 2. Wtedy liczba x jest równa. Średnia arytmetyczna jest to suma składników podzielona przez ich ilość. No to spróbujemy tą średnią arytmetyczną policzyć. Suma składników, czyli mam 3 plus 1 plus 1 plus 0 plus x plus 2 podzielone przez ich ilość. Jak wiemy, z zadania jest ich 6. I to wszystko ma nam dać 2, bo ta średnia arytmetyczna jest równa 2. Dodajemy 3 plus 1, 4 plus 1, 5 plus 2, 7. Mamy 7 plus x podzielone na 6 równa się 2. Teraz następnym krokiem będzie usunięcie mianownika, czyli mnożymy przez ten mianownik i zostaje nam to, co zostało u góry. Mnożąc przez mianownik, mianownik nam znika, ale ta liczba się wymnaża przez to, co jest wymnożony mianownik. Mamy 7 plus x równa się 12. Siódemkę przerzucimy sobie tam, zmieniając znak. Mamy x równa się 12 odjąć 7, czyli x jest równy 5. Średnia arytmetyczna cen 6 akcji na giełdzie jest równa 500 zł. Za 5 z tych akcji zapłacono 2300 zł. Cena 6 akcji jest równa. Średnia arytmetyczna to jest suma składników podzielona przez ich ilość. Jak wiemy, akcji jest 6. Średnia tych 6 jest równa 500 zł. To tutaj musimy obliczyć, ile wynosi suma tych 6. Wiemy, że za 5 zapłacono 2300, czyli wiemy, ile 5 kosztowało, ale nie wiemy, ile 6 kosztowała. I tu co robimy? Mnożymy razy 6, żeby się pozbyć 6 z mianownika. Pamiętamy, że jak mnożymy razy liczbę z mianownika, to tutaj się skraca, a to się wymnaża z tym.
tutaj się skróci, zostaje góra. 2300 plus x równa się 500 razy 6, to jest 3000. Teraz wystarczy tą liczbę dać tutaj ze zmienionym znakiem. X równa się 3000 minus 2300, czyli x jest równe 700. W kolejnych 6 rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 6, 3, 1, 2, 5, 5. Mediana tych wyników jest równa. Mediana jest to wartość środkowa w uporządkowanym rosnąco zbiorze elementów. Tu mamy niepoukładane, to sobie poukładajmy najpierw. Mamy tak: 1, 2, 3, 5, 5, 6. Aby dojść do środka, proponuję metodę: jedno z początku skreślić i jedno z końca. Jedno z początku, jedno z końca. Zostaną nam w tym przypadku dwie liczby w środku. Medianą w takim przypadku, jeżeli zostały dwie liczby w środku, jest średnia arytmetyczna z tych dwóch liczb. Czyli mamy 3 plus 5 podzielone na 2, czyli to jest 4. Medianą jest czwóreczka. Średnia wieku w pewnej grupie studentów jest równa 23 lata. Średnia wieku tych studentów i ich opiekuna jest równa 24 lata. Opiekun ma 39 lat. Oblicz, ilu studentów jest w tej grupie. W tym zadaniu mamy kilka rzeczy podanych, ale można te rzeczy uporządkować sobie w jedno działanie. Najpierw zastanówmy się, co to jest średnia. Średnia to jest suma wieku, w tym przypadku, podzielona przez ilość osób. Osób będzie, nie wiemy ile, ale przyjmijmy, że studentów jest x. Plus jeden nauczyciel, to będzie nasz x plus 1. W średniej arytmetycznej ilość osób damy sobie na dół. X to jest ilość studentów i nauczyciel. Wiemy, że nauczyciel ma 39 lat. Czyli tutaj do sumy wieków studentów, które tutaj sobie damy, dodamy wiek nauczyciela. I teraz jak policzyć sumę wieku studentów? Skoro wiemy, że średnia jest ich 23 lata, to jeżeli pomnożymy przez ilość studentów, będziemy mieli sumę wieku studentów, czyli 23x. I to się równa 24. Każde działanie w ułamku zapisujemy w osobnym nawiasie. Teraz mnożymy przez mianownik, żeby go usunąć, bo nie lubimy działań z mianownikiem. Jak mnożymy przez mianownik, on nam zniknie, ale to działanie się pojawi tutaj przy 24. Tutaj zostanie góra, ale ten nawias się pojawi przy 24. I teraz tutaj mamy tak zwane łapki. Łapki oznaczają, że trzeba wymnożyć. To sobie lewą stronę spiszemy, bo tam się nic na razie nie stanie. Mamy 24 razy x to są 24x. 24 razy 1 jest plus 24. I teraz damy sobie x na lewo, liczmy na prawo. 23 odjąć 24 jest minus x. Równa się 24 minus 39. Jak przenosimy stronami, zmieniamy znak, pamiętam. To jest minus 15. Jak podzielimy przez minus 1, żeby usunąć minus przy x, otrzymamy, że studentów było 15. Pewna firma zatrudnia 6 osób. Dyrektor zarabia 8 tysięcy, a pensje pozostałych pracowników są równe: 2000, 2800, 3400, 3600 i 4200 zł. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa. Co to jest mediana? Mediana jest to wartość środkowa w uporządkowanym rosnąco zbiorze elementów. Wypiszmy sobie te kwoty właśnie w uporządkowanej formie. Pierwszą kwotą będzie najniższa kwota, potem kwota wyższa, potem jeszcze wyższa, potem jeszcze wyższa i najwyższa dyrektora, czyli szóstej osoby. I teraz, żeby dojść do właśnie tej wartości środkowej, jaką jest mediana, sobie zrobimy metodę skreśleń. Jedno z początku, jedno z końca. Jedno z początku, jedno z końca. Zostały tutaj w tym przypadku dwie liczby. W takim przypadku medianą
będzie średnia arytmetyczna z nich, czyli suma tych dwóch liczb podzielona przez ich ilość. Jeżeli dodamy u góry, będzie 7000 przez 2, to jest 3,5 tysiąca złotych. Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu 6 liczb jest równa 4. Wtedy mediana jest to wartość środkowa w uporządkowanym rosnąco zbiorze elementów. Jeżeli sobie wypiszemy ten zbiór i w zadaniu wiemy, że jest już on uporządkowany, czyli x konkretnie będzie stał w tym miejscu. Żeby dojść do wartości środkowej, proponuję zastosować taką fajną metodę. Jedno skreślić z początku, jedno z końca, jedno z początku, jedno z końca. Zostaną nam dwie liczby po środku. W takim przypadku medianą będzie średnia arytmetyczna z tych dwóch liczb, czyli będzie 3 plus x podzielone na 2 i to ma nam dać medianę, którą mamy w zadaniu, 4. Usuwamy mianownik, mnożąc obu stronie przez mianownik. Jak mnożymy przez mianownik, to tutaj nam się skraca, a to się wymnaża przez to, co jest wymnożone działanie. Zostaje nam licznik, a tutaj mamy 8. Wystarczy trójeczkę przenieść na prawą stronę, zmieniając znak i mamy x równa się 8 odjąć 3, czyli x równa się 5. Koniec zadania. Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na poniższym diagramie. Średnia ocen uzyskanych przez uczniów z tego sprawdzianu jest równa. Średnia arytmetyczna jest to suma składników podzielona przez ich ilość. Czyli powstanie nam ułamek równa się. U góry musimy policzyć sumę wszystkich ocen, czyli wartość oceny pomnożoną przez ilość tych ocen. Na dole mamy wartość oceny, a tu mamy ilość ocen. To tak. Jedyneczkę dostała jedna osoba. Czyli będzie jedna osoba dostała jedynkę, plus. Potem mamy dwójkę, dostało 5 osób, czyli 5 osób dostało dwójkę. Potem 7 osób dostało trójkę. Potem 8 osób dostało czwórkę. Potem 3 osoby piątkę i 2 osoby szóstkę. 3 osoby piątkę i 2 osoby szóstkę. I teraz musimy to wszystko podzielić przez ilość osób. Ilość osób będzie tak. Tutaj mamy jedną osobę. Tutaj mamy 5 osób. Tutaj mamy 7 osób. Tutaj jest 8 osób. Tutaj mamy 3 osoby. A tutaj mamy 2 osoby. To dodajemy. 1 plus 5 jest 6. Plus 7. 13 plus 8, 21, plus 3, 24 i plus 2, 26. 26. Liczymy sobie tą średnią u góry. 1 plus 10 to jest 11, plus 21 to jest 32, plus 32, plus 15 i plus 12. Wychodzi 91 przez 26 i średnia ocen wychodzi 3,5. Mediana zestawu danych 2, 12, a 10, 5, 3 jest równa 7. Wówczas a jest równa. Mediana jest to wartość środkowa w uporządkowanym rosnąco zbiorze elementów. Pierwszy sobie spróbujemy uporządkować rosnąco ten zbiór. Mamy 2, potem jest 3, potem jest 5, potem jest 10, 12 i nasze gdzieś wsadzone A. To A ma wyjść ze średniej arytmetycznej wyrazów w medianie. Dlaczego średnia arytmetyczna? Ponieważ mamy 6 składników. W medianie, jeżeli sobie skrócimy tu pierwszą, tu ostatnią, tu pierwszą, tu ostatnią, nawet jak wsadzimy sobie tu A, zostaną dwie środkowe. I wtedy medianą jest właśnie ta średnia arytmetyczna z tych dwóch środkowych. Mediana ma być równa 7. Teraz pytanie. Gdzie wstawić to A, żeby mediana była 7? Widzimy, że to i to musi stać na tym miejscu. I także ta trójeczka i dziesiątka musi stać na tym samym miejscu. To A
sobie spróbujemy wciaśnić tutaj albo tutaj. Bo suma składników podzielona na 2 ma dać nam 7. Czyli suma tych liczb, co będzie stała tutaj, musi dać nam 14. Czyli suma składników liczb ma być równa 14. I te liczby muszą stać obok siebie w medianie. Czyli dlatego ta A będzie albo przed piątką, albo za piątką. 5 plus coś mniejszego niż 5 to da maksymalnie 10. Podzielone na 2 to jest 5. A jak wstawimy sobie tutaj, czyli będzie wtedy 5 plus A jest równe 10. Piątkę przerzucimy sobie tutaj i mamy A jest równe 9. Moglibyśmy to też sobie na bezczelnego podstawiać za A kolejno czwórkę i wstawić sobie tutaj i policzyć wtedy mediana. By była 4 plus 5 to jest 9, na pół to jest 4,5, a ma być 7, nie pasuje. Potem szóstkę wstawić sobie tu. 5 plus 6, 11, na pół 5,5, nie pasuje. Siódemkę wstawić tutaj. 5 plus 7 na 2, 6, nie pasuje. Ale dziewiątkę wstawimy tutaj. 5 plus 9, 14, na pół 7, pasuje. Jak najbardziej. Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów pierwszej grupy liczącej 40 studentów jest równa 30. 20 studentów tworzących drugą grupę otrzymało w sumie 1800 punktów. Średni wynik z tego egzaminu liczony łącznie dla wszystkich studentów obu grup jest równy. Spróbujmy to sobie rozpisać. Wiemy, że w pierwszej grupie było 40 studentów i średnia ich ocen była 30. To jak według naszego działania i średnia arytmetyczna z nich, damy sobie x jako sumę ich punktów. X i ta średnia wyszła 30. Jak pomnożymy sobie razy te 40, czyli przez ileś studentów, mamy, że suma ich punktów to jest 1200. I teraz spróbujemy to sobie połączyć z drugą grupą, bo mamy obliczyć średnią dla całych dwóch grup. Suma punktów dla pierwszej grupy podzielona przez ilość studentów i do tego dodana suma punktów drugiej grupy podzielona przez 20 osób z tamtej grupy. To nam daje ile? U góry mamy 3000, a na dole 60. 3000 na 60, jak łatwo sobie policzyć, to jest 50. Proste. Średnia arytmetyczna liczb. X 13, 7, 5, 5, 3, 2, 11 jest równa 7. Mediana tego zestawu liczb jest równa. Wiemy, że średnia arytmetyczna jest równa 7. Średnia arytmetyczna to jest suma składników podzielona przez ich ilość, czyli te liczby sobie najpierw sumujemy. X plus 13 plus 7 plus 5 plus 5 plus 3 plus 2 plus 11 podzielona przez ilość tych liczb 2, 4, 6, 8 to nam dało 7. Sumujemy sobie teraz te liczby. 13 plus 7, 20. Plus 5, 25. Plus 5, 30. Plus 3, 33. Plus 2, 35. Plus 11, 46. I plus jeszcze nasz ten x na początku. Przez 8 to nam dało 7. I teraz w ten sposób musimy dojść do x. W jaki sposób teraz dojdziemy do x? Pomnożymy cały ułamek przez mianownik, bo nie lubimy mianowników w ułamkach. Ten mianownik nam się skróci, zostanie góra. 7 razy 8, 56. Wystarczy teraz przenieść liczbę tutaj ze zmienionym znakiem. I mamy, że x jest równe 10. Dopiero policzyliśmy x. Teraz zabieramy się za medianę. Mediana to jest środkowa wartość w uporządkowanym rosnącym zbiorze elementów. Czyli jak za x tutaj podstawimy sobie 10, to teraz trzeba ten zbiór przepisać rosnąco. Czyli najpierw mamy dwójeczkę, potem mamy trójeczkę,
Potem dwie piątki, czyli tak, dwójkę mamy, trójkę mamy, piątkę, piątkę mamy. Potem mamy 7, 10, 11, 13. Teraz, żeby dojść do środkowej wartości w tym uporządkowanym rosnącym zbiorze elementów, łatwo sobie dojść w sposób jedno z początku skreślić, jedno z końca skreślić, jedno z początku skreślić, jedno z końca skreślić, jedno z początku skreślić, jedno z końca skreślić i zostały nam dwie liczby. Jak zostaną dwie liczby po tych skracaniach obu stron po tyle samo, to medianą będzie średnia arytmetyczna z tych liczb, czyli 7 plus 5 przez 2 to jest 6. Średnia arytmetyczna zestawu danych 2, 4, 7, 8, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych 2, 4, 7, 8, 9, x. Wynika stąd, że średnia arytmetyczna jest to suma składników podzielona przez ich ilość. Czyli mamy w pierwszym zadaniu, w pierwszym zbiorze mamy 2 plus 4 plus, plus 7 plus 8 plus 9 podzielona przez 5 i ta średnia jest taka sama jak 2 plus 4 plus 7 plus 8 plus 9 plus x podzielone na 6. Dodamy sobie teraz 2 plus 4, 6 plus 7, 13 plus 8, 21 plus 9, 30. Mamy 30 przez 5 równa się. Jak spojrzymy, tutaj mamy też takie same liczby jak tutaj. To tutaj będzie 30 plus x przez 6. 30 na 5 to jest, tutaj jak sobie podzielimy, to jest 6. Równa się 30 plus x podzielone na 6. Żeby dojść do x, musimy usunąć mianownik. Usuwając mianownik, tutaj się skróci, ale ta się liczba wymnoży przez to, co jest wymnożone obustronne działanie. 6 razy 6, 36 równa się 30 plus x. Wystarczy teraz 30 przenieść na lewą stronę, żeby były liczby po jednej stronie x na drugiej, po drugiej stronie. I mamy 36. Jak przenosimy, zmieniamy znak. Mamy minus 30 równa się x i w ten sposób mamy wartość obliczonego x, czyli x równa się 6. Medianą zestawu danych 2, 3, 5, x, 1, 9 jest liczba 4. Wtedy x może być równe. Mediana jest to wartość środkowa w uporządkowanym rosnąco zbiorze elementów. To spróbujemy sobie uporządkować ten zbiór. Mamy 1, 2, 3, 5, 9 i gdzieś trzeba wstawić x. Gdzieś tam w pamięci jest x. Teraz tak. Medianą ma być liczba 4. To teraz musimy tak dobrać tego x, żeby wartość mediany, czyli wartość środkowego elementu w uporządkowanym zbiorze, była równa 4. To sobie sprawdźmy. Dla. Najpierw sobie damy x równego 2. Co będzie, jeżeli podstawimy za x 2? Powstanie nam zbiór taki. 1 podstawiony za x 2 i cały zbiór trzeba spisać. Wtedy medianę liczymy sobie. Jedno z początku skreślamy, drugie z końca. Jedno z początku, drugie z końca. Zostają dwie liczby w środku. Mediana w takim przypadku będzie średnia arytmetyczna z tych dwóch liczb, czyli mamy 2 plus 3 przez 2, to jest 2,5. To nie jest 4, czyli odpowiedź 2 nie pasuje. Sprawdźmy dla x równego 3. Czyli wstawiamy sobie w miejsce x trójkę i piszemy sobie, jaki powstanie zbiór. I tak samo, jedno z początku skreślamy, jedno z końca. Jedno z początku, jedno z końca. Zostały dwie, to tak samo. Medianą będzie średnia arytmetyczna z dwóch środkowych, czyli będzie 6 na 2, to jest 3, a ma być 4, czyli nie pasuje. Sprawdźmy sobie dla x równego 4. Idziemy po kolei. 2, 3, 4, 5. I będzie tak. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Mamy podstawionego x, czyli naszą czwóreczkę. To teraz wartość środkowa. Skreślamy jedno z początku, jedno z końca, jedno z początku, jedno z końca. 3 plus 4 to jest 7, na 2 to jest 3,5. Czyli też nie pasuje, bo ma wejść 4. Czyli teraz dla... Wyjdzie 5, ale już dla sprawdzenia, dla spokoju ducha sprawdzimy. Czy dla x równego 5 wyjdzie nasza zgodność. Czyli wstawiamy sobie piątkę do przedziału i liczymy.
do zbioru. 5 i 9. Skreślamy jedno z początku, jedno z końca, jedno z początku, jedno z końca. 3 plus 5 jest 8 na 2, czyli wyszła nam mediana 4 i ta mediana miała wyjść, dlatego jest odpowiedź 5. Medianą zestawu danych 9, 1, 4, x, 7, 9 jest liczba 8. Wtedy x może być równe. Mediana jest to wartość środkowa w uporządkowanym rosnącym zbiorze elementów. Tu nie wiemy, jak on będzie wyglądać, dlatego sobie podstawimy daną wartość za x po kolei. Czyli za x wstawimy 8, napiszemy uporządkowane, policzymy medianę. Po tym, jak nie będzie pasować, to 4, 7 i 9. To teraz tak. Dla x równego 8. I porządkujemy. Tutaj wstawiamy sobie 8. Czyli ten uporządkowany już przedział z podstawioną ósemką będzie wyglądać tak. 1, 4, 7, 8, 9, 9. Mediana ma wyjść 8. Czyli jak dojdziemy do mediany? Skreślimy jedno z początku, jedno z końca. Jedno z początku, jedno z końca. I teraz, jeżeli zostaną dwie liczby, to średnia arytmetyczna z tych dwóch liczb jest właśnie tą naszą medianą. 7 plus 8 jest 15. Na 2, 7,5. A ma wyjść 8. Czyli trochę więcej. Czyli automatycznie odpada nam 4, odpada nam 7, bo tu wyjdą wtedy liczby mniejsze. To sprawdźmy sobie dla dziewiątki. Mamy tak, 1, 4, 7, 9, 9, 9. Jedno z początku skreślamy, drugie z końca, jedno z początku, drugie z końca i mamy 7 plus 9 przez 2, mediana, 7 plus 9, 16, podzielone na 2 i wyszło 8. Czyli odpowiedzią będzie 9. Średnia arytmetyczna 6 liczb naturalnych 31, 16, 25, 29, 27 i x jest równa x przez 2. Mediana tych liczb jest równa. Średnia arytmetyczna jest to suma składników podzielona przez ich ilość. Czyli sobie dodamy te składniki. 31 plus 16 plus 25 plus 29 plus 27 plus x podzielone na 6. I to ma nam wyjść x przez 2. 31 plus 16 plus 25 plus 29 plus 27 to jest 128 plus x przez 6 ma nam dać x przez 2. I teraz, żeby dojść do x, można na kilka sposobów. Ja bym proponował rozszerzyć ten ułamek, żeby na dole było 6. Czyli ten ułamek sobie pomnożymy razy 3. I otrzymamy takie działanie. 128 plus x przez 6 równa się na dole 6, u góry 3x. Pomnożymy teraz razy 6, żeby nam mianowniki zniknęły. I zostanie takie coś. 128 plus x równa się 3x. Teraz dajemy sobie x na tą stronę. Mamy 128 równa się. Jak przenosimy, zmieniamy znak. Będzie 3x odjąć x, 2x. Dzielimy sobie na 2. I mamy, że x to jest 64. Mamy obliczonego x. Mediana to jest wartość środkowa w uporządkowanym rosnąco zbiorze elementów. Czyli trzeba ten zbiór z podstawionym za x 64 obliczyć. Poukładać od najmniejszej do największej, czyli rosnąca. I potem obliczyć medianę. Mamy tak. Najmniejszą będzie 16. Potem będzie 25, 27, 29, 31, 64. Żeby dojść do wartości środkowej w tym uporządkowanym rosnącym zbiorze elementów, skreślimy sobie jedno z początku, jedno z końca. Jedno z początku, jedno z końca. Zostały dwie liczby. I mediana w takim przypadku to będzie wartość średnia arytmetyczna właśnie z tych dwóch liczb. 27 na plus 29 to jest 56 podzielone na 2, czyli 28. Średnia arytmetyczna czterech liczb x odjąć 1, 3x, 5x plus 1 i 7x jest równa 72. Stąd wynika, że x jest równa. Średnia arytmetyczna jest to wartość, która wychodzi z podzielenia sumy składników przez ilość składników. I powstaje ułamek składników, jak w zadaniu sam autor mówi, mamy cztery liczby, czyli będą cztery składniki. I u góry musimy dodać te składniki. Pierwszy składnik to jest x plus 1, odjąć 1.
Potem musimy dodać do tego drugi składnik, czyli 3x. Potem do tego dodać trzeci składnik, czyli 5x plus 1. I dodać do tego jeszcze czwarty składnik, czyli plus 7x. I to wszystko jest równe 72. Sumujemy sobie x. Mamy x plus 3x, to jest 4x, plus 5x, 9x, plus 7, 16x. Teraz liczby. Minus 5, przepraszam, nie minus 5, minus 1, plus 1 jest 0. Czyli mamy 16x podzielić na 4 jest równe 72. 16x podzielić na 4 to są 4x. Równa się 72. Podzielimy to sobie na 4. Wychodzi x jest równe 18. Średnia arytmetyczna 8 liczb 3, 5, 7, 9, x, 15, 17, 19 jest równa 11. Wtedy x jest równe. Średnia arytmetyczna jest to suma składników podzielona przez ich ilość. Jak wiemy w zadaniu, mamy 8 liczb, czyli na dole będzie 8 składników, a u góry suma tych składników, czyli mamy co? 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus x plus 15 plus 17 plus 19 i to ma nam dać 11. 3 dodać 5 plus 7 plus 9 plus 15 plus 17 plus 19 to jest 75 plus nasz x przez 8 i to jest 11. Pomnożymy sobie razy 8, żeby usunąć mianownik. Jak usuwamy mianownik, to tutaj nam się liczba skraca, ale ta się wymnaża razy to, przez co jest mnożone. Mamy 75 i licznik zostaje. Równa się 88. Przenosimy sobie 75 w to miejsce i mamy, że x jest równy, jak przenosimy, zmieniamy znak, pamiętamy. 88 minus 75 to jest 13. Średnia arytmetyczna zestawu danych x, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jest równa 9. Wtedy mediana tego zestawu danych jest równa. W zadaniu wiemy, ile wynosi średnia arytmetyczna liczb. Średnia arytmetyczna to jest suma składników podzielona przez ich ilość. I to jest równe 9. To liczymy sobie teraz tą sumę składników. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 to jest 56 plus x przez 8 równa się 9. Teraz usuniemy sobie mianownik, mnożąc przez niego. Jak mnożymy, to tu się skraca, ale to się wymnaża wtedy. Mamy 56 plus x równa się 9 razy 8, 72. Teraz sobie przerzucimy liczbę na tą stronę, zmieniając znak. Wtedy mamy x równa się 72 odjąć 56 jest 16. Obliczyliśmy x-a. Teraz chcą medianę. Mediana jest to wartość środkowa w uporządkowanym rosnąco zbiorze elementów. Czyli skoro mamy obliczonego x, to musimy teraz zapisać ten zbiór wraz z obliczonym x w uporządkowanej formie. Najpierw będzie 2, potem będzie 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aby dojść do mediany, czyli do wartości środkowej, proponuję sobie skreślić jedno z początku, jedno z końca. Jedno z początku, jedno z końca. Jedno z początku, jedno z końca. Uzyskaliśmy dwie liczby. Jeżeli uzyskamy dwie liczby po środku, to medianą będzie średnia arytmetyczna z tych dwóch liczb. Czyli 10 plus 8 przez 2 to jest 18 na 2, czyli 9. Medianą jest 9. Wśród 100 osób przeprowadzono ankietę, w której zadano pytanie o liczbę książek przeczytanych w ostatnim roku. Wyniki ankiety zebrano w poniższej tabeli. Średnia liczba przeczytanych książek przez jedną ankietowaną osobę jest równa. Średnia liczba to jest inaczej średnia arytmetyczna. Wiemy, że zapytali 100 osób, czyli na dole będzie 100. Średnia arytmetyczna właśnie w tym przypadku to będzie ilość wszystkich książek przeczytanych przez ilość danych osób sumowana i podzielona przez ilość osób. Teraz mamy tak. 23 osoby przeczytało 0 książek. Czyli mamy 23 osoby pomnożyć razy 0.
Potem dodać 14 razy 1, czyli 14 osób przeczytało jedną książkę. Potem 20 osób przeczytało dwie książki. Potem 17 osób 3 książki, 11 osób 4 książki i 7 osób 5 książek. I musimy teraz z tego obliczyć średnią arytmetyczną. Tutaj wyjdzie 14, tutaj wyjdzie 0, tutaj wyjdzie 56, tutaj wyjdzie 51, tutaj wyjdzie 44, tutaj wyjdzie 35. Sumujemy sobie teraz. 0 plus 14 to jest 14, plus 56 plus 51 plus 44 plus 35 równa się 200 na 100, czyli to jest równe 2. Abiturient jednego z liceów zestawił w tabeli oceny ze swojego świadectwa ukończenia szkoły. Mediana przedstawionego zestawu danych jest równa. Mediana jest to wartość środkowa w uporządkowanym rosnąco zbiorze elementów. Czyli musimy wypisać ocenę od najmniejszej do największej w odpowiedniej ilości. Czyli ocena najmniejszą miał dwójkę, jedną. Czyli będzie jedna dwójka. Potem było pięć trójek. Jedna trójka, druga, trzecia, czwarta, piąta. Potem miał 5 czwórek. Jedna czwórka, druga, trzecia, czwarta, piąta. Potem 3 piątki i 2 szóstki. Żeby obliczyć teraz medianę z tej liczby, wiedząc, że mediana to wartość środkowa w uporządkowanym rosnąco zbiorze elementów, to można sposobem skreślić jedno z początku, jedno z końca. Chcemy dojść do środka. Jedno z początku skreślamy, jedno z końca. Jedno z początku, 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 jedno z końca. Zostały dwie liczby. W takim przypadku, jak zostaną dwie liczby, medianą jest średnia arytmetyczna z tych dwóch liczb. 4 plus 4 podzielona przez dwie liczby to jest 4, czyli medianą była czwóreczka. Cztery liczby A, 2, 3, A, 8 tworzące zestaw danych są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych. Zatem, jeżeli mamy zadanie z medianami, trzeba mieć ciąg liczb, czy ciąg danych uporządkowanych rosnąco. Tu już wiemy, że to jest uporządkowane rosnąco. Mediana jest to wartość środkowa w uporządkowanym rosnąco zbiorze elementów. Czyli jeżeli mam raz, dwa, trzy, cztery, jeżeli mam parzystą liczbę składników, to medianą będzie wartość ze średniej arytmetycznej z dwóch środkowych. Czyli tak, ta dwójka zniknie, ósemka zniknie, będzie 3 plus a podzielona na 2. To jest mediana tego pierwszego zestawu. Dobrze, teraz musimy zastanowić się, jaka jest mediana tego zestawu liczb. Czyli co? Musimy je uporządkować rosnąco. No to uporządkujmy sobie je rosnąco. 2, 3, 5, 6, 8. Mamy 5 czynników. Mediana jest to wartość środkowa w uporządkowanym rosnąco zbiorze elementów. Czyli musimy dojść do środka. Najlepiej to zrobić metodą skreśleń. Jedno z początku, jedno z końca. Jedno z początku, jedno z końca. Została nam jedna liczba. I ta liczba, jedna liczba to jest mediana właśnie tego ciągu danych. I ta mediana, czyli te 5, jest równa się tej medianie. Czyli automatycznie mamy 3 plus a podzielone na 2 równa się 5, czyli mediana z tego zestawu. Pomnożymy razy 2, usuniemy mianownik, zostanie 3 plus a jest równe 10. Przerzucimy sobie trójkę na prawo, zmieniając znak, zmieniamy stronę i zostało nam, że a jest równe 7. W zestawie 250 liczb występują jedynie liczby 4 i 2. Liczba 4 występuje 128 razy, a liczba 2 występuje 122 razy. Przyjęto przybliżenie średniej arytmetycznej zestawu tych wszystkich liczb do liczby 3. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy. Błąd bezwzględny jest to wartość bezwzględna różnicy liczby tej, co była, z jej przybliżeniem. Czyli musimy znaleźć po prostu średnią arytmetyczną wszystkich liczb. No to zatem policzmy sobie tą średnią arytmetyczną. Wszystkich liczb jest 250, czyli ilość, liczba znajdująca się w mianowniku średniej będzie
równa ilości wszystkich składników, czyli 250. U góry mamy. Liczba 4 występuje 128 razy, czyli 4 razy 128 i do tego musimy dodać ilości dwójek. Dwójek jest 122. I tu wyjdzie nam średnia arytmetyczna. 4 razy 128 to jest 512. Plus 2 razy 122 jest 244. I to jak podzielimy sobie na 250, otrzymamy średnią arytmetyczną. Ona jest równa 3,024. I teraz liczmy sobie błąd bezwzględny. Jak już powiedzieliśmy sobie, błąd bezwzględny jest to różnica liczby średniej arytmetycznej z liczb z jej przybliżeniem. Czyli to przybliżono do 3. I teraz tak, tutaj mamy to, co powstało ze średniej, odjąć to, co powstało z przybliżenia. Czyli to jest tak, 3,024 odjąć 3, to jest 0,024. Wartość bezwzględna mówi nam, że w wyniku tego będzie liczba dodatnia, czyli z tego powstanie 0,024.